Siemaneczko, ja jestem PPDM Games. Witam was w moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie przetrząsać tarawice, jak to się mówi kolokwialnie. To są nowym nabytkiem, który był zakupiony w poprzednim odcinku, cały zestaw do ścian koców. Więc lecimy sobie z tematem. 9 rano następnego dnia poczęstykałem sobie tak, żeby po prostu ten dzień sobie tu wszystko odleżało na spokojnie, by można było sobie komfortowo tutaj w późniejszym czasie właśnie przetrząsnąć. No i co, dzisiaj przetrząsnę, myślę tak z 2 dni sobie to poleży na pokoś, znaczy na tym przetrząśnięte. No i będziemy inaczej już to pasować właśnie w późniejszym czasie, już za 2 dni. Jeśli pogoda się utrzyma, ale pogoda jest na razie zacna pod tym względem, więc mi to pasuje. Ogólnie myślę, że kolejny odcinek będzie zrobiony z siewu słonecznika. Jeszcze musimy ogarnąć sobie, muszę sobie ogarnąć jeszcze także żyto, ściąć już na kieszonkę, bo to już termin naprawdę jest wystarczający na to, żeby to po prostu zrealizować. Żyto tak miałe, fajnie urosło. Jest trochę nam paszyb, no po prostu nam, jak to powiedzieć, będzie więcej paszy, więc tutaj jest elegancko z tym wszystkim. No i co, myślę, że następny odcinek właśnie wspomniany będzie teraz z siewów, ale to jeszcze nie wiem, czy słonecznika, czy właśnie kukurydzy, to jeszcze jest tak do przemyślenia, dam to dokładnie pokazać. I co? Myślę, że tylko to, co ja się nie będę pokazywał wam w odcinku właśnie. Was też nie zarządzać tą wiosną. Czy tylko będzie grabienie, pasowanie na pewno na odcinku i to wszystko. Mogę wam pokazać jeszcze definitywnie tą grabiarkę, którą właśnie kupiliśmy. Poprzedni odcinek rozwalił, znaczy rozwalił system. Dla mnie rozwalił system, bo to jeszcze nie wyszło. Bo ja praktycznie może powiedzieć, nagrywam odcinek po odcinku, jak to widzicie. Sobotę. Tamten praktycznie miał prawie godzinę 20. Nie wiem jak wyszło z tym odcinkiem, ale no dla mnie to chyba najdłuższy odcinek z farminga. Chyba dłuższy trwa był tylko z Cyberpunka, czy nie mylę, na kanale. No i co? Takich ogłoszeń chyba to wszystko. A jeszcze, chociaż nie, ogłoszenia jeszcze takie będą prawdopodobnie, że prawdopodobnie od poniedziałku będziecie mieli o 2 odcinki, jak nie, nawet 3. Jeśli wszystko pójdzie, oczywiście pójdzie zgodnie z planem, 2 do 3 odcinków dziennie z farminga. Czyli chcę ograć w końcu Senator wojen magazynowych na kanale. Chcę to sobie ograć. Chcę ograć Until Dawn właśnie też na kanale. I oczywiście kontynuować Farminga na kanale, rzecz jasna, bo to jest moja gierka priorytetowa. Ale Until Dawn i właśnie zarówno jeszcze Hunter Simulator, nie ma kogo policzać, ale wiem to, no, co chodzi. Czyli właśnie Simulator wojen magazynowych będzie na kanale. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, od poniedziałku będziemy mieli to wszystko poogrywane. Będę zaczynał od poniedziałku, czyli tak, 14 farming, 18, 17, 18 będzie właśnie Simulator wojen magazynowy i 20 będzie nagrane, 21 będzie właśnie Until Dawn na kanale, więc tak mniej więcej to się będzie na razie planowało do premiery 25. Tak to właśnie będę chciał zrobić. A jak będzie 25, to wiadomo, że ja się do tego dojdzie, to i 4 odcinki dziennie. Chcę po prostu bardziej to ruszyć, jak w tamtym roku to było. Są nowe, można nowe gierki ponagrywać. Jest teraz czas, bo sezon już się definitywnie praktycznie skończył. Jedynie co zostało, to tylko potalerzować, ale to będzie Baciak potalerzował pola, więc tutaj już mam. W sensie ja sam osobiście już mam sezon skończony, bo się na kosy porobione.
opasowane, wszystko już na spokojnie, będzie można sobie wieczorkami usiąść i ponagrywać właśnie nowe greczki na kanale, które naprawdę chciałbym ograć. Właśnie jak Until Now, wspomniany schemat właśnie wojny magazynowej, no i Warning, aby skarbujkę, no bo nawet mógł skarbujka nie odejdzie od Dolamusa, że tak to powiem. Więc naprawdę komputer, zarówno internet, będzie zostały zaproszone po piździe, żeby po prostu to wyrobić, bo jednak bite 30 tysięcy na każdym filmiku macie średnia waga pliku to jest 12-13 giga, a tamten dodatnie mile będzie ważył, poprzedni ważył, bo raczej go nie będę dawałem, odcinek z farminga, ale myślę, że tak średnio gdzieś koło 25-30 gigabajtów będzie to, nie więcej nawet, koło 40 giga będzie trzeba codziennie, czy trzeba, no po prostu będę chciał 40 giga dziennie wrzucać ludzi, więc będzie zdrowiutko. Aby tylko wszystko było zgodnie z planem i wszystko wam się podobało. Ale to tylko mówię, zobaczycie dzisiaj w zasadzie już. No to tak, bo już na poniedziałek nie zapomniałem, że wszystko było już zgodnie z planem. No to, ale mam taką nadzieję, że wszystko będzie zgodnie z planem i to jest dzisiaj zrealizowane. Więc dzisiaj szykujcie się, bo dzisiaj 3 odcinki na kanale. No i prawdopodobnie właśnie już tak to zostanie aż do wiosny, proszę Państwa. Żeby Was tutaj w tym pięknym zimowej aurze, tak to powiem, już jesienno-zimowej praktycznie aurze, Was tutaj, jak to powiedzieć, no, zadowalać, nie wiem jak to powiedzieć. Tak to chciałem powiedzieć ładnie w słowach, w głowie miałem tak ładnie włożone, a teraz zapomniałem. Żebyście mieli fajne odcineczki i żeby się fajnie wszystko ogrywało i żeby wszystko było zgodnie z planem, to będzie naprawdę fajnie, no bo Until Dawn myślę, że tak po godzince gdzieś tak mniej więcej tak samo będzie i właśnie zarówno wspomniany symulator właśnie magazynowy, no i jeszcze trzeba będzie oczywiście też wprowadzić w live w końcu, ale live raczej weekendowo właśnie za autosave live'a, bo mi też czekajka siadła, jak nie wiem co, a tego czasu zbytnio na te live teraz nie było, ale myślę, że ten czas się niedługo po prostu znajdzie już powoli. Mówię, a wy tak naprawdę na tej premiery 25 farminga to się udało tylko zrealizować, bo mam chyba 7 chapterów, jest chyba Until Dawn, nie 10, nie wiem, 7, 10, jakoś tak właśnie. Więc to będzie tak zrobione, no może gorzej, znaczy gorzej, inaczej trochę dłużej będzie na pewno schodziło z symulatorem wojny magazynowych, ale też mówię, będzie dłużej ukrywane, bo myślę, że i będzie to lepiej oganiane, nie? To będziemy się jakoś to kombinować tak w miarę sensie w tych tutaj pozycjach, jakby to wspomniały, ręce i nogi. Dla mnie i dla Was zarówno oglądających widzów. A sobie po prostu to zrobić jak sam w tamtym roku. Na tym roku miałem fajną koncepcję, może nie od początku jesieni, tylko miałem tak chyba w zasadzie to od początku, jak to się nie mówi, jak się nie mylę, grudnia, już powiedziałem, że będą odcinki codziennie i były codziennie odcinki z różnych gierek, zarówno właśnie farming był codziennie, jak i właśnie inne gierki, tak teraz samo będzie. Farming będzie do premiery 25, właśnie 20 będzie, a jak będzie premiera 25, no to będzie może na te 4 odcinki dziennie. Daj Boże, żeby ktoś to udało robić, to zrealizować. I bo 22 na pewno nie odpuszczę. I właśnie wspomniany gierek też nie odpuszczę, bo chcę to właśnie fajnie poogrywać i mieć to tak jak to się mówi, no, kolokwialnie, zobaczyć nowych widzów, tak. No to chodzi, bo teraz nowych widzów nie przybywa aż tak. Właśnie sobie się patrzymy na te subskrypcje, tylko po prostu chcę coś więcej zrobić. Na tym okupowaliśmy The Walking Dead, który naprawdę siadł. Dla mojej osoby, czyli dla Was, tak teraz też będę chciał właśnie jakieś inne boczne gierki, nie związane też z typowo z symulatorami. No bo pamiętam, że jeszcze mieliśmy House Buildera wtedy,
Mieliśmy Housekeepera dwójeczkę na kanale, którego praktycznie ograliśmy do stóp do głów, bo tak naprawdę jeden dom został niekupiony, a tak to jest wszystko ogarnięte. Chociaż tak nie będę mówił stricte tutaj o serii, o naszym tutaj gospodarstwie, tylko właśnie o innych rzeczach, żeby was tutaj też nie zanudzać. Więc teraz trzeba po prostu fajnie ogarnąć, ponagrywaćmy inne giereczki i troszkę trochę odpuścić, to się tak delikatnie odmurzyć od takich typowo myślących, bo wiadomo, farming niby nie jest typowo myślącą grą, bo tak posiadamy, ogarniamy to, co trzeba i tyle. Ale wiadomo, na odcinku jest to coś innego, bo jednak jakiś ten monolog trzeba prowadzić, trzeba coś mniej więcej wiedzieć o tym, co tutaj robimy, żeby was też nie zanudzać nie wiadomo czym. W sensie chodzi mi, żeby was nie zanudzać powielającymi pasami. No teraz się kosy, no to pewno powielające się, bo nie oszukujmy się, no jest nowy sprzęt, ja ten sprzęt chcę tu wykorzystać na odcinku. Dlatego robimy się kosy praktycznie. No się kosy to zrobiliśmy praktycznie wszystko od A do Z tutaj w poprzednim odcinku. Czyli wszystkie łąki łącznie z dzierżawami już sobie ogarnęliśmy. Jest naprawdę prawie półtora godziny, niecałe półtora godziny praktycznie zrobiliśmy zielonokosów, co jest nam naprawdę aż zdziwione, że to tak wypaliło i tyle się udało zrobić na tym odcinku. No ale na poprzednim odcinku chyba fajnie się nagrywał, jeszcze bym go nagrywał dłużej podejrzewam, ale no teraz to myślę, że jednak tak długo nie będzie tego odcinka. A chociaż daj Boże, jak mi najdłużej, też tej roboty jak najmniej w późniejszym czasie zostało, no bo wiadomo teraz cała ta trawa, która jest, to będzie, która była skoszona w poprzednim odcinku, będzie teraz przetrząsnięta i wszystko będzie spasowane na siano, więc nic nie będzie już w siano kieszonkę, tylko będzie właśnie w pryzmę, tylko i wyłącznie żyto. Żyto będzie robione tylko w pryzmę, no bo jednak ta przyczepa musi też się po części mi jeszcze zwracać. Więc żyto będzie robione tylko i wyłącznie na kieszonkę, a że tego żyta też mamy 3 pola, to też troszeczkę tego czasu nam zejdzie mimo wszystko. Więc to naprawdę myślę, że będzie dość zdrowo. Więc jeszcze nawet jeden odcinek będzie duży jeszcze wiosny. No niestety tak to bywa. Ale też mówię, no soja będzie odpuszczona, słonecznik raczej też będzie odpuszczony już pod ten odcinek słonecznikowy, więc zostaje jeszcze zgrabienie siana, zwiezienie żyta i zarówno będzie, znaczy tak mam nadzieję, że wyjdzie to, że zgrabienie wyjdzie osobno, dopasowanie, że będę miał poza odcinkiem. I co jeszcze? No kukurydza na tej nowej działce. Tylko będzie prawdopodobnie i to wszystko, bo raczej reszty to się raczej nie uda zrealizować. Chociaż chciałbym jak najwięcej, żeby mieć jak najmniej te roboty poza. Wiem, jest to monotonne pod tym względem, że ja powielam niektóre akcje, czyli nojowica, obornik itp. No muszę to robić, jakby nie było. Jestem sam na tym sobie i muszę jakoś sobie to ogarnąć, tak? Więc też liczymy jeszcze potrzebę zadać sobie obornik i tak dalej. Ale powiem szczerze, zmieniły się lekko moje predyspozycje co do soi, bo soja będzie po słoneczniku i po jednym polu kukurydzy. Nie kukurydzy, tylko przepraszam, żyta właśnie będzie, czy w gospodarstwie. Będzie właśnie tam siana jeszcze soja. Z tego względu, że słonecznika kukurydzy mi wystarczy tego, co ja będę miał. Tak mi się oczywiście zdaje w mojej głowie. Ale tak podejrzewam, że w 90% tak będzie, bo jednak tej soi będzie dużo. Słonecznika też będę miał w miarę fajnie, będę miał czekał, może nie jakieś duże, ale tego słonecznika też w miarę będzie przyzwoicie. Ogłoszenia. No to co, no, mamy zboża pozasiewane, mamy jęczmień, mamy pszenicę, mamy żyto, mamy także owiec, więc tego ogólnie zbóż będziemy mieli dużo do poszenia na odcinkach, więc tutaj naprawdę
Teraz patrząc, miał być odcinek z mojego nabytku, ale stwierdziłem, że ten nowy nabytek na ten dzisiejszy dzień nie byłby sensowny. No bo jednak tak, gościu, którego miałem właśnie brać ciągnik, kupić ciągnik, wiadomo, no jakoś tak mam manię z tymi ciągnikami, to jest mój wymarzony ciągnik z Reala. Można powiedzieć tak kolokwialnie, chociaż wiadomo, preferencje się zmieniają, tak? Teraz ten wymarzony, a w późniejszym czasie to będzie taki, nie mówię, że szmerc, ale taki już no stary, już taki, który już nie będzie chciał, nikt nie będzie chciał grać, tak? Bo to wiadomo, wszystko czasowo wszystko się zmienia, preferencje, tak pamiętam, jak zawsze mi się podobały właśnie John Deere, podobają się częściowo, właśnie ten jeden model, który jest, ale też podobały się Makoniki. Akoni mi się podoba, podoba mi się oczywiście ten ciągnik, oczywiście to jest moje marzenie chyba od dzieciaka, jak patrzyłem, może nie dosłownie dzieciaka, bardziej za młodego, takiego już starszego, ten model nowszy wychodził, wyglądował, czyli Walter, NK czy T, no to to już w ogóle coś pięknego, to był, to jest ciągnik marzeń, który na pewno już definitywnie, chyba że używany, będzie może kupiony kiedyś tam jakieś kurwa 10-15 lat albo i później, a może i wcale, bo nie wiadomo jak powiedzieć z gospodarstwami, ale to ogólnie, pewnie ogólnie gospodarstwami właśnie, przez ogólnie, a to mieszko to, no to mi się podoba. No ale tutaj ten ciągnik, który teraz będzie na gospodarstwie, to jest też moje takie oczko, takie moje marzenie, bardziej, można powiedzieć, przyziemnie, chociaż to też już nie jest takie przyziemne, ten Walter, można by jednak teraz patrząc, za Walter 170 koni, można też nawet fajnie 400 tysięcy dać i, no ale wiadomo, to jeszcze nie jest na tym pułapie moim finansowym, bo to jest, mówię, z sonami 20, to Afan by było 20 lat, a John Deere może 10 lat, mimo wszystko swojego wieku, no, który będzie właśnie na gospodarstwie, no będziecie go widzieć przy siebie kukurydzy, to jest na pewno, bo już jest ten ciągnik praktycznie już definitywnie kupiony. Koszt tego ciągnika będzie wynosił mnie 172 tysiące z dowozem, bo to jest 180 km ode mnie. No ja nie mogłem osobiście jechać, pojechał brat, obejrzał go, powiedział, że jest w perfekcyjnym stanie. Powiedział, że mimo tego, że on, że mówi, też mnie troszeczkę chciał zgadać z tymi ciągnikami, bo mówi, po co ci ciągnik, jeśli ty masz tyle ciągników i tak dalej. Pod faktem, mam tych ciągników tłucze tutaj pełno, nie ukrywam, ale no jednak tutaj przyszły dwa ciągniki, które już mi odeszły w pewnym sensie, bo nie opłaca mi się tutaj przyjeżdżać non stop po ciągnik tutaj Leonem i brać ciągnik, tylko po prostu wolę dokupić ten większy ciągnik, po prostu ten ciągnik aktualny, który mieści Case'a, chcę odciążyć, bo jednak on za dużo dostawał po przy sobie piździe, przy rzutniku, przy pługu, przy agregacie. Agregat to jeszcze taki pół biedny, bo tam nie był jakiś tam wybitnie duży, ale jednak praktycznie takie najciężejsze prace już on miał, on powiedzmy na tych barkach swoich trzymał, czyli wreczka ETP, on wszystko musiał ciągnąć. Dopóki nie mieliśmy klasa. Teraz mamy rzutniczy nadzorowy. No pod faktem ciągnik daje sobie radę, jeszcze bez jakichś tam większych problemów, chociaż ma tak lekkie perturbacje z tym, ale nie jest źle. Ale na pewno ten ciągnik, który będzie miał zapas mocy pod właśnie wspomniany rozrzutnik, pług. No bo jak powiedziałem, ja już po prostu chcę tego case'a mieć przy paszowozie, wiadomo, odpiąć go tak jak teraz do, nie wiem, do przyciązarki, do zgrabiaki, jak najbardziej. Oczywiście jest to wskazane, no bo ma praktycznie raz najmniej koni z tych wszystkich, bo ma tylko 105 koni. Więc ten ciągnik chcę odciążyć, no bo wiadomo, już jest, lecimy ciągnikiem. To jest ciągnik z 96 roku bodajże. 6-7 jakoś tak. Tamten ciągnik tak samo będzie tak w przedziale wiekowym, no ale będzie, no, o 100. No przepraszam, nie o 100, o 80, o 70 koni, właśnie mocniejszy od gospodarza, wyckany, wszystko. Fanfare założone, nawigacja będzie już przeze mnie założona, bo
myślę, że dopiero za 3 dni będę to wszystko ogarniał, te siebie to wszystko. Tam chłopaki to mają przyjechać mi to ogarnąć. Więc to będzie wszystko zrobione. Może nie za 3 dni, za 2 dni. Bo teraz jak się za 3 dni to będą to pasowanie to będę chciał robić. Zagabienie i pasowanie. Właśnie. W międzyczasie chłopaki będą mi zakładać oryginalną nawigację właśnie z John Deere'ka. Nie wiem jaki tam jest koszt, chyba 45 tysięcy. Tam limitacja tego John Deere'ka będzie, nie wiem, zobaczymy co tam jeszcze będzie dla mnie po taniości szło. Nie to raczej nawigacji nie będę zakładał, tylko po prostu wyprowadzę go, bo to na pewno teraz będzie robił, to na pewno nawigacja mi nie będzie potrzebna. Ale później jeszcze na pewno nawigację będę chciał założyć. Tego ciągnika, no bo bez nawigacji dla mnie to jest bez ręki teraz w tym momencie, a jest to potrzebne w tym gospodarstwie, jest praktycznie, no to jest przymus. Każdy umie ciągnik praktycznie ma nawigację, to jest perfekcyjna robota wtedy, czy zarówno przy nawożeniu obwodnikiem, gnojowicą, nawozami sztucznymi, to jest wszystko wtedy na pewno ładnie zrobione. Powiedzieć tam pomiar błędu, ten szerokość błędu to jest nie wiem, to 4 2,5 cm w zależności jakiego są dane właśnie maszynki, dobra, modeczki. Poprzednio już nie był długi, a dzisiaj troszeczkę będzie krótszy. Więc w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek Wam się spodobał, to ciepłego komentarz i dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć!